Czwartek 27 kwietnia. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z Mazur. A Słowo Boże przeznaczone na ten dzień to słowo księgi proroka Izajasza, gdzie czytamy: Stworzyłem Cię, jesteś moim sługą Izraelu, nie zapomnę o Tobie. I z listu Pawła do Rzymian: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Ty, wierny Boże, na zawsze związałeś się ze swoim ludem izraelskim i obiecałeś mu wyzwolenie oraz powrót do domu. My wszyscy żyjemy dzięki Twojemu miłosierdziu i radujemy się z Twojej wierności. Kochani, rzeczywiście to dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam bardzo mocno właściwie historię Starego Testamentu, a właściwie historię tego, w jaki sposób Bóg prowadził swój naród wybrany, naród izraelski. Wiemy o tym doskonale. Od niewoli w Egipcie, z której za pośrednictwem Mojżesza i Aarona Bóg uwolnił ich z niewoli i opresji Faraona, pozwolił przejść przez Morze Czerwone, przez pustynię do obiecanej ziemi, do ziemi, która stała się później ich domem, ich królestwem. Ta historia właściwie najlepiej pokazuje, jak Bóg dochowywał swojej wierności względem ludzi. I to niezależnie od tego, co ci ludzie robili, ponieważ wiemy doskonale, że Izraelici wcale nie byli tak wdzięczni i tak wierni. Wielokrotnie od Pana Boga się odwracali, wielokrotnie Nim gardzili, zdradzali, także przyjmowali obce wierzenia, czcili obcych bożków. Takim przykładem jest chociażby przecież to, co zrobili pod górą Synaj, kiedy Mojżesz poszedł po kamienne tablice z przykazaniami. Ci już zdążyli odlać sobie złotego cielca, i wcale tak długo nie trwało to od wyjścia z Egiptu. Ale Bóg na każdym kroku, pomimo tego, w jaki sposób był przez nich traktowany, okazywał wierność, bo przyrzekł im, że doprowadzi ich do celu, doprowadzi do ziemi obiecanej, i wszystkie te ich przewinienia, te ich momenty, w których go zdradzali, wybaczał, zapominał, chociaż czasem także i karał. I myślę sobie, że ta historia narodu izraelskiego jest także bardzo pięknym obrazem naszego ludzkiego życia. No bo przecież i my jesteśmy na pewnym etapie swojego życia niewolnikami. Jesteśmy niewolnikami grzechu i śmierci i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie z nich samemu się uwolnić. I dlatego Bóg posyła już nie Mojżesza, ale swojego Syna Jezusa, który wyprowadza nas z tej niewoli przez Golgotę, przez krzyż, przez swoją śmierć, pozwala nam stać się ludźmi prawdziwie wolnymi. I całe nasze życie można by powiedzieć, czy też przyrównać właściwie do tej wędrówki przez pustynię. Pustynia jest takim miejscem wyjątkowym w Biblii, miejscem, w którym nie tylko jesteśmy wystawiani na próbę, ale także miejscem spotkania z Panem Bogiem. I rzeczywiście my też, tak jak Izraelici błądzili na pustyni, my też w ciągu naszego życia często błądzimy, często podejmujemy złe decyzje, często oddajemy cześć innym bożkom, ale mimo to Bóg nas prowadzi, Bóg wskazuje nam nasze właściwe drogi, wskazuje nam te kierunki, którymi powinniśmy podążać. Jest z nami podczas tej wędrówki. No i w końcu ziemia obiecana, do której Izraelici, ci, którzy wyszli z Egiptu, wejść nie mogli z uwagi na swój grzech, ale do niej dotarli, ją odziedziczyli i w niej zamieszkali. I tak samo my zmierzamy po tej pustyni naszego życia do ziemi obiecanej. Do ziemi obiecanej, która jest niczym innym jak Bożym Królestwem. I chociaż żywi, tak jak stoimy, do niego wejść nie możemy, ale bez wątpienia kiedyś staniemy się jego częścią. Kiedyś
będziemy mieli udział w tym Królestwie Bożym. To jest nagroda, którą Bóg obiecał każdemu, kto w Niego wierzy, każdemu, kto Go naśladuje. I chciałbym dzisiaj właśnie z tym obrazem i z tą myślą Was zostawić, bo możemy jeszcze dodać, że no przecież żyjemy w świecie, który tak naprawdę jest bardzo niestały i bardzo zmienny. Żyjemy w świecie, który zaskakuje nas często coraz to nowymi wyzwaniami i problemami. I mało jest takich punktów, na których możemy się oprzeć, a właściwie nie ma żadnego, który dałby nam stuprocentową pewność. Każdy kolejny rok i miesiąc stawia przed nami kolejne wyzwania. Nie wiemy, jak sobie z nimi radzić. I właśnie w takim trudnym, zmieniającym się i pełnym wyzwań świecie należy zwrócić uwagę na tego, który jest zawsze trwały, zawsze stały, zawsze wierny, który jest naszą przystanią, który jest naszym fundamentem, który jest opoką, na której możemy zawsze polegać. To jest właśnie nasz Bóg, który swoją wierność i miłość udowodnił najlepiej przez krzyż Golgoty i pusty grób, który stał się nadzieją i obietnicą dla każdego z nas. Idźmy więc w ten dzisiejszy dzień, dzień pełen wyzwań, pełen zadań, pełen obowiązków, ale z ufnością i z nadzieją, że On, który jest wierny, jest dzisiaj z nami, strzeże nas, prowadzi i Jemu możemy ufać i Jemu powierzać wszystkie nasze sprawy tego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem, niech Bóg Wam błogosławi. Amen.